Witam serdecznie na konferencji prasowej związanej z kryzysem węglowym. Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Wolności już w maju rozpoczęło działania i tak można powiedzieć, że śledztwo w związku z tą katastrofą, która już dzieje się na naszych oczach w naszym kraju. I chciałabym nawiązać do pisma, które po przeprowadzeniu, można powiedzieć też śledztwa, rozmów z właścicielami, mówię, bo to były szereg rozmów z właścicielami składów węglowych, powstało takie, a nie inne pismo. Oczywiście też do nas zgłaszali się ludzie, którzy nie mogli od zimy już zakupić węgla, więc ten problem nie stworzył się wczoraj, lecz już trwa od zimy, już były te problemy. Więc ja pokrótce tutaj przekażę, jaka była treść pisma, bo też było w treści pisma podane tutaj informacje na temat źle działającego sklepu Polskiej Grupy Górniczej. Żądamy podjęcia natychmiastowych działań w celu uregulowania sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych oraz udzielenia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Na skutek wielu skarg od osób próbujących dokonać zakupu w e-sklepie grupy PGG i po zweryfikowaniu tych informacji we własnym zakresie ustaliliśmy, że sklep PGG prowadzi sprzedaż węgla tylko przez 3 godziny w ciągu doby. Tutaj troszeczkę to pominiemy, ponieważ każdy doskonale wie, że ten sklep, no żeby tam kupić, to jest cud świata, tak? Że to jest wręcz nierealne, żeby zakupić ten węgiel. Dlaczego, też już wiemy. Na ten etap dostaliśmy odpowiedź, faktycznie jakoś podobno zwiększyli godziny, że można zakupić ten węgiel, ale wielu ludzi nadal zgłasza, że nie może tego zrobić, że wyłącza, jest niedostępny system. Ale najważniejsza sprawa w tym problemie to jest to, że my, między innymi ja, nie mogę od wielu miesięcy kupić węgla. Mój piec przyjmuje przede wszystkim paliwo takie jak Orzech Dwójka. Mogłam kupić na przykład u obecnych właścicieli na dzisiejszej konferencji prasowej bardzo wysokiej jakości węgiel, który miał też wysoką kaloryczność i był ekonomiczny po prostu, tak? A teraz nie ma takich możliwości i powiem tylko pokrótce, czego my żądamy i z pomocą mediów bardzo prosimy, aby podejść do sprawy poważnie, bo za chwilę rozpocznie się sezon grzewczy. Miliony osób nie mogą zakupić węgla i obawiamy się o swoje życie i naszych bliskich, a także sąsiadów. Wiele firm, nie wyobrażam sobie, jak będzie działać, a jeżeli będzie zmuszony kupić węgiel w bardzo wysokiej cenie, to automatycznie podwyższone będą ceny danych produktów i klienci zapewne odejdą od tych sklepów, bo kto będzie chciał kupić chleb za 40 zł czy za 50, tak? To jest normalne, że klienci odejdą z takich miejsc. I pokrótce tylko kontynuując. Ceny węgla na składach opałowych osiągają zupełnie nieuzasadnione poziomy. Z naszych ustaleń wynika również, że pomimo absurdalnie wysokich cen węgla na składach opałowych nie jest dostępny od ręki, lecz na zapisy. Rozbieżności cenowe między e-sklepem a składami opałowymi sięgają kilkuset procent i nie wynikają z kosztów transportu. Należy również zwrócić uwagę, że nie wszyscy odbiorcy potrzebują ze względu na koszty i powierzchnię grzewczą zakupu w ilości 5 ton. W związku z tym żądamy podjęcia interwencji na składach opałowych w celu ich zaopatrzenia w opał dla odbiorcy potrzebującego mniejsze ilości. Zwracamy uwagę na ceny, które od ubiegłego roku z poziomu około 800 zł tona obecnie wynoszą między 1800 a 3100, a teraz już są wyższe, tak? Ceny za ten sam typ węgla. Przedstawiam sytuację w następujący sposób, że propozycje PGG są nieadekwatne do sytuacji, ponieważ PGG proponuje tylko zakup węgla w postaci możliwości przez strony internetowe czy sklep PGG. Natomiast większość mieszkańców okolicznych nie ma możliwości, aby w tych zakupach wziąć udział, więc nie mają, są wykluczeni z tej sytuacji zakupu węgla na swoje potrzeby. Zwracaliśmy uwagę wielokrotnie do różnych formacji, do politycznych na tą sytuację. No na razie jest to jakby w zawieszeniu.
Próbujemy dalej i sytuacja na tą chwilę nie przedstawia się dobrze. PGG zmienia co chwilę warunki, ponieważ jesteśmy po negocjacjach. I zmieniają co chwilę warunki i zasady możliwości przystąpienia do współpracy jako przedstawiciel PGG. Także my w tej chwili jesteśmy wykluczeni. Drugi miesiąc nie sprzedajemy węgla, nie mamy możliwości zakupu węgla, ponieważ no, my jako przedstawiciele składów węgla, czyli ostatni, którzy dostarczali węgiel do klientów, nie mamy możliwości, nie mieliśmy możliwości zakupu tego węgla na kopalniach, ponieważ całą sumę, całą ilość zakupową brali na siebie dealerzy i oni rozdystrybuowali według swoich zasad, komu sprzedają węgiel. Więc możliwości my nie mieliśmy przez wiele lat, próbując kilkanaście lat bezpośrednio współpracować z kopalniami czy z zarządami kopalń. Nie było to możliwe i nadal jesteśmy wykluczeni z tego teraz przez grupę PGG, która no mimo, wydaje mi się, dobrych chęci rządu, PGG wzięło to wszystko na siebie i uniemożliwia dystrybucję do mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy z reguły są wykluczeni z możliwości zakupu przez strony internetowe czy przez ogólnie sklep PGG. Ponieważ gro naszych klientów mamy około, my jako jeden skład, około 1000 gospodarstw domowych, nawet więcej, 1000 obsługiwaliśmy stale. Wiemy, znamy te osoby, znamy jak je mają możliwości, więc wiemy, że około 50-60% z tych osób są to osoby starsze, osoby w trudnym terenie zamieszkałe i te osoby są w tej chwili wykluczone i niezauważane przez no, nasz rząd. Kupowaliśmy węgiel przez dealera, który wywiązywał się w jakimś tam stopniu, dawał nam dealer. Po prostu nie mogliśmy zakupować węgla bezpośrednio w kopalniach, mimo to, że próbowaliśmy wielokrotnie przez wiele lat, nie siedzieliśmy z założonymi rękami. Grupy kopalń wcześniej, później PGG nie były zainteresowane współpracą ze składami, ponieważ no, ci duży byli jakby zawsze bliżej PGG i zarządów kopalń, oni mieli decydujące tam znaczenie i tak to pozostało. Także jesteśmy wykluczeni jako ostatni składy, musimy przyjmować na siebie gro telefonów z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami, ponieważ ludzie mylą nas z dealerami, myśmy nie mieli możliwości, jesteśmy pośrednikiem ostatnim, finalnym, który dostarczał do klienta węgiel po niskich marżach, możemy to udowodnić fakturami sprzedaży czy w każdej chwili możemy to udowodnić, że mieliśmy marżę na przełomie około 200 zł z rozwożeniem do klienta, odbierając węgiel z kopalni, dostarczając finalnie do klienta na miejsce na podwórko. Także uważamy, że gdyby w ten sposób PGG podeszło do sprawy, rozdzieliło między składy pewne ilości węgla i zabezpieczyło w ten sposób ludzi przynajmniej w tej ilości, o której pani mówiła tutaj, 2-3 ton, bo nie jest potrzeba od razu, żeby każdy miał te 5 czy 7 ton, bo ponieważ teraz też no, rządowe różne formy dociepleń zadziałały, ludzie nie potrzebują już tych 7-8 ton jak kiedyś, wystarczy teraz 2, 3 czy 4 tony, można by było podzielić mieszkańców rejonów na przykład po 2 tony na razie i w zimie dowieźć jeszcze po 2 tony, dałoby to czas i możliwości do zabezpieczenia ludzi na zimę. W tej chwili nie mamy możliwości żadnych, a propozycje PGG wyglądają w ten sposób, że tylko osoby, które zakupiły przez internet, mogą otrzymać węgiel, natomiast tak jak już wspomniałem, osoby, które nie mają takiej możliwości, zostają z niczym, muszą iść na przysłowiowy chrust do lasu. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich. My w sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili propozycja PGG, że dostajemy sygnał od PGG i musimy zawieźć węgiel do osoby na przykład w Tomaszowie czy Piotrkowie, oddalonej około nawet i do 100 km, bo to mają być w planach. Taką mieliśmy rozmowę, że w planach 4 powiaty ma zabezpieczyć jeden skład. Jest to ogromna odległość, co nie jest przeszkodą jakąś wielką, tylko po prostu mieszkańcy naszych miejscowości, okoliczni mieszkańcy, którzy mieszkają wokół składów, widzieliby węgiel, mogliby na niego, jak to się mówi, popatrzeć, natomiast nie mogliby
go kupić. I tutaj jest prośba do rządu, żeby przejęli inicjatywę, po prostu wzięli władztwo nad PGG i zabezpieczyli przynajmniej na tą zimę ludzi, żeby w mniejszej ilości mogli ten węgiel wszyscy dostać, a nie tylko osoby, które korzystają z, jak już wiemy, z sieci botów, czy nawet różnych obsługi komputerowej. Już teraz wiemy, że są to sytuacje, no ja nie mogę ich potwierdzić, ale wiem ze słyszenia, że są firmy, które się specjalizują w zakupach na stronach PGG węgla dla osób, które po prostu za pewną kwotę dostają ten jakby deputat 5-tonowy węglowy. Także sprawa nie jest czysta, nie jest klarowna i na pewno nie jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, wręcz odwrotnie. Są pewne grupy ludzi, którzy mogą z tego skorzystać, natomiast osoby, które najbardziej tego potrzebują, są z tej możliwości wykluczone. Nie mamy drugi miesiąc, mieliśmy zapasy, które sprzedaliśmy, tak jak już mówiłem, z marżą taką, jak zawsze sprzedawaliśmy, nie goniliśmy cen, nie podnosiliśmy do końca, sprzedawaliśmy w takiej formie z marżą narzuconą, taką jak od początku. Sprzedaliśmy towar, który mieliśmy na placu, ponieważ dealerzy, czując sytuację, jaka się przedstawia i mając sygnały, bo współpracowali przez kilkadziesiąt lat z władzami kopalń, wiedzieli o tym, całą sumę węgla, która była w ostatnich dwóch miesiącach około, zabezpieczyli do siebie. Nawet w telewizjach było widać z dronów, że mieli pełne składy, natomiast do nas już węgiel nie docierał. Dealerzy sprzedają ten węgiel do tej pory, który kupili jeszcze wtedy, współpracując z PGG, po zawyżonych cenach, zarabiają ogromne sumy, a ludzie po prostu nie mają możliwości kupić w cenach przyzwoitych od składów, które do tej pory ich obsługiwały. A w przykładzie, jak pan uważa te pomysły, czyli dopłaty do węgla, to co się stanie? No na pewno, no bo to jest pierwsza rzecz, no przecież wszyscy walczą w rządzie z inflacją. Inflacja wiadomo, że wzrośnie dzięki temu, bo wpłynie ogromna suma pieniędzy na rynek, która przecież nie zostanie przeznaczona. Nie mamy tutaj żadnego sygnału z Ministerstwa Środowiska i Klimatu, żeby te pieniądze zostały w jakiejś formie przeznaczone celowo, tylko ma być to kwota na węgiel czy na opał w różnej formie. Tutaj już mamy, wiemy o drugiej propozycji dla innych form opalania, ale wiemy o tym, że nie jest to celowe przekazanie pieniążków, czyli przy zakupie dopłata, tylko prawdopodobnie duża część tych pieniędzy wpłynie z powrotem na rynek, zwiększy inflację, a zimą i tak ludzie będą pokazywani jak marzną i są w trudnej sytuacji bez opału, bo jednak mają potrzeb dużo, więc znając życie, wykorzysta duża część osób te pieniążki na inne cele, a później problem zimą przyjdzie z powrotem. Także sytuacja nie jest rozwiązana i pieniążki uważamy, że powinny być przeznaczone celowo, tylko i wyłącznie, jeżeli jest taki zamysł ministerstwa, powinny być przekazane celowo i dopłata powinna być w miejscu i w czasie przeznaczona tylko przy zakupie, a nie w formie jednorazowej, ponieważ to, tak jak mówię, wpłynie na inflację, pieniądze wpłyną na rynek, a osoby, które nie mają z tym nic wspólnego, czyli kredytobiorcy, inni będą musieli wszyscy za to zapłacić. Tak. No my tak, my już jesteśmy, no już pomału planujemy sprzedaż maszyn, no bo nie mamy możliwości żadnych w tej chwili. No mamy tutaj od dealera, z którym myśmy współpracowali wiele lat i tutaj mamy dobre jakby relacje i nadal jakby taką ofertę od dealera, natomiast on w tej chwili też, no tak jak już mówiłem, jak wszyscy dealerzy zabezpieczyli najpierw siebie, no bo wiadomo, że mieli większe zależności może finansowe, więc ten węgiel popłynął do nich. Natomiast mamy tutaj ofertę współpracy, ale przy cenach około 3000 teraz za tonę i to jeszcze nie wiadomo jakiego asortymentu. Także nie jest to w tej chwili nic pewnego. Ten węgiel dopiero jest jakby, tak jak to popularnie się mówi, płynie. Natomiast nic realnie, nie mamy żadnych propozycji, także no, prawdopodobnie my i wiele firm, na przykład przejeżdżałem w miejscowości Lgota,
Też jest skład zamknięty, nic tam nie ma w miejscowościach tutaj. Niektóre składy węgla utrzymują się jeszcze na samym transporcie tych pięciotonówek, gdzie no to też jest działanie takie niewłaściwe, ponieważ no osoby przywożą te 5 ton w cenie praktycznie transportu 25-27 ton i to jest takie trochę, ci ludzie muszą zapłacić 2-3 razy tyle za koszty transportu i właściwie nie mają wpływu na jaki węgiel, no bo teraz każdy, jeżeli kupi na stronie PGG, to bierze to, co po prostu sklep miał w ofercie i kupuje taki węgiel, jaki ma, zimą się przekona, że ten węgiel nie każdy nadaje się do palenia, bo na przykład węgiel jankowice czy różne takie opcje, które jest wysokokaloryczny, to jest węgiel zbyt mocny do zwykłych piecy, nie każdy się po prostu sprawdzi w opalaniu zwykłych małych domów, także no te zakupy każdy robi, żeby po prostu mieć i spać spokojnie, natomiast później no pewnie jeszcze się okażą problemy z tym.